Ok, robimy test mojej fantastycznej deskorolki z napędem elektrycznym. Tak ta deskorolka wygląda. To jest test po przerobieniu przekładni z zębatej na przekładnię łańcuchową. Mamy tu przekładnię o przełożeniu 6:1, silnik prądu stałego szczotkowy o mocy 250 W. Tutaj mamy sterowniczek. No i dobra, jedziemy. Zobaczymy jak to pójdzie. Tak. O, musimy załączyć. Załączone. O, moment, bo mi się tu kabel zaplątał. Dobra. Tu jest start. No. Mamy tu jeszcze pasek. No. Działa. Nie umiem na tym jeździć. Mam nadzieję, że się nie zaraz nie wyglebię. No i działa. Jak widać, działa ładnie. Zaraz jeszcze będziemy ją dalej testować. Moment, odwrócimy to sobie, bo jeszcze nie umie zakręcać. Jeszcze nie umie zakręcać. Jedziemy w drugą stronę. Moment, żebym się nie zaplątał w ten kabel. No. Ło. Uciekła. No muszę się nauczyć jeszcze na tym jeździć, bo jak widać nie umie, ale ćwiczenia czynią mistrza. Moment, odwrócimy to sobie w drugą stronę. No i no. Dobra. Dobra, ok. Jak widać działa. Sama też jeździ. Sama też jeździ. Bardzo ładnie. Ale lepiej. Dobra, to tyle. Pierwsza próba udana. Jest ok. Taka deseczka. To jest prototyp modelu, który będzie prototyp deski, która będzie już w wersji takiej docelowej robiona. Na podstawie tej deski zbiorę doświadczenia, pomiary i na tej podstawie zbuduję już deskę od podstaw, deskę taką typowo offroadową, już bez tego piątego koła. Ona będzie miała cztery takie koła, napęd na tylną oś, też przez przekładnię zębatą. Zawieszenie będzie stabilizowane sprężynami elastomerowymi. No, także tak to wygląda. Tyle.